Piotr Chmieliński, członek Kapituły Kolosów, człowiek, który w połowie lat 80. spłynął Amazonkę od źródeł aż do ujścia, jako pierwszy i też jako jedyny, co najlepiej świadczy o tym, jakie to było wielkie przedsięwzięcie. Wczoraj pan to pokazywał. Co pan czuł po tych ponad ćwierć wieku, znowu pokazując te zdjęcia, widząc siebie 25 lat młodszego w pontonie, w kajaku? A chciałbym wrócić do tych czasów 25-30 lat, z tym, że dalej młodzieńcza werwa istnieje, a zwłaszcza jak się ma okazję pokazać to, co myśmy robili dla młodych podróżników, eksploratorów tutaj na spotkaniach Kolosów. I ta pasja, która promieniuje właśnie z tych spotkań, pozwala mi na to, że co roku przyjeżdżam i mogę przeżywać to jeszcze raz. Przeżywać w ten sposób, że nie tylko pokazać, co ja robiłem, ale wzbogacam się tym, co robi to nowe, świetne, młode pokolenie Polski. I to mnie ściąga co roku na tą fantastyczną imprezę. No właśnie, bo pan przylatuje tutaj specjalnie ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko na te dosłownie kilka dni, to już można się, ktoś by się mógł puknąć w głowę. A czasami ja się też pukam w głowę, ale na kilka dni przed brakuje tego kontaktu z Polską, z tym, co się dzieje, zwłaszcza w tym ruchu turystyczno-eksploracyjnym. I lubię być związanym. I Kolosy są tą jedną z tych właśnie imprez, które mnie wciągnęły i już się jakoś nie mogę wyciągnąć. Do tego stopnia, że nawet w tym roku zaprosiłem, aby poznali inni, jak te Kolosy i atmosfera na Kolosach wygląda. Przedstawicieli z Kanady, panią Bernadette McDonald, która napisała książkę Freedom Climbers, wydana właśnie w tym roku, kilka miesięcy temu, przez Agorę, z tytułem polskim Ucieczka na szczyt. Wspaniała pozycja i chciałem, żeby ona tutaj zapoczątkowała właśnie na Kolosach taką promocję swojej książki, a jednocześnie dla mnie był też duży cel przyjeździe w tym roku, dlatego że skończyło się drugie wydanie Z nurtem Amazonki napisanej przez Joe'a Kane'a i Bezdroża zdecydowały się wydać trzecie wydanie i właśnie podpisuję dzisiaj to nowe wydanie Z nurtem Amazonki, które przedstawia tą wyprawę. Jeżeli ktoś chce znaleźć coś ciekawego właśnie z tego, co myśmy zrobili, to zapraszam na strony Z nurtem Amazonki właśnie wydanej. Właśnie, to jest doskonała książka, naprawdę świetna podróżnicza książka. I do tej Amazonki wracając, i do tego, że nikt tego nie powtórzył, tego wyczynu, czyli spłynięcia od źródeł aż do ujścia. Czy wy sobie wtedy zdawaliście sprawę, pan smakując tej wody, wreszcie słona, zdawał sobie sprawę, jak naprawdę wielkiego wyczynu pan dokonał? Właściwie trudno nam było jakoś wymierzyć, jaką wartość to przepłynięcie miało w tym czasie, czy nawet dzisiaj z perspektywy 25 lat, które minęły od pierwszego właśnie przepłynięcia w całości. I trudności w przepłynięciu Amazonki polegają na trudnościach tej wody białej, bystrza, ogromne spadki. Przez lata trudno było wejść w te kaniony i wyjść cało czy zdrowo, żyć życiem. Technologia, technika pozwoliły nam to zrobić, a ponieważ Joe Kane opisał te historie, które się odbywały w czasie przepływania tych najgorszych, najtrudniejszych odcinków, taki jest taka nazwa, Acobamba Abyss, czyli czeluść w ziemi, że przestraszył inne wyprawy, które podjęły spływania się całością Amazonki i te 3, 4 czy 5 wypraw ominęły ten odcinek 100-kilometrowy najtrudniejszy. Jak dotąd nikt się tam nie wpakował. Dlatego może jest taka właśnie ciekawość, że do dzisiaj nikt tego nie podjął w całości. W tym roku człowiek, którego znam z Teksasu, próbuje zrobić całość i to nawet trochę tak na szybko. West Hansen chce przepłynąć kajakiem od samych źródeł do ujścia
2-3 razy szybciej niż myśmy to zrobili i współpracujemy w jakiś sposób w tym, czy współpracuję w tym projekcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To by była następna ekspedycja po 25 latach, która by jak gdyby popłynęła naszymi śladami. I też jeszcze o tą wyprawę zapytam, tam trudności, to właśnie Zhao Kain opisuje, nie polegały tylko na trudnościach na wodzie, tylko też na organizacji, na dogadywaniu się między sobą, na ambicjach i rozegraniu tego w taki sposób, żeby się udało ten cel osiągnąć. Czy to było trudne? A ten właśnie aspekt osobisty, aspekt dogadywania się na wyprawie, może nawet jest jedną z najważniejszych części książki z nurtem Amazonki, dlatego że jest wiele wypraw, wiele przygód, opisywania, co kto zrobił, jak to zrobił, ale w tym wypadku z jednej strony złej, że przez pewien okres czasu nie mogliśmy się dogadać, a z drugiej strony właśnie Zhao Kain wyciągnął te aspekty osobiste, osobowe, żarcia się, sprzeczania i jakiegoś mimo tego dojechania, dopłynięcia do celu. I te wartości podkreślone były na tyle, że wciągają czytelnika w tą książkę i według pism takich jak nawet National Geographic ta książka została zaliczona za jedną z najlepszych książek podróżniczych, nie teraz, ale wszechczasów, także jesteśmy dumni, że na taką listę została włączona, w taką listę. Chciałem też jeszcze zapytać, to w ogóle można porównywać Kolkę z Amazonką. Jak pan patrzy wstecz, to o czym pan myśli w pierwszej kolejności? O Kolce czy o Amazonce? A trudno porównać. Bez Kolki nie byłoby Amazonki. Kolka była w jakimś sposób przygotowaniem do podjęcia tego dłuższego, jak gdyby takiego przedsięwzięcia. Z tym, że obie te rzeczy są bardzo ważne dla mnie, dla kolegów z tej grupy Cano Andes i porównujemy te dwie rzeczy. Dla mnie osobiście Amazonka była ważniejsza, ale to tylko z tego względu, że z tej naszej grupy ja razem ze Zbyszkiem Zakiem uczestniczyłem w tej ekspedycji. Wielkich przedsięwzięć kajakowych nie brakuje w ostatnich latach. Przede wszystkim mam na myśli to, co Oleg Doba zrobił, czyli przepłynięcie Atlantyku. Pan go gościł w ubiegłym roku u siebie. Co pan na temat Olka Doby i jego szalonych pomysłów? Myśli pan, że ten kolejny ma szansę się powieść? A mam nadzieję i mam nadzieję, że wszystko się odbędzie szczęśliwie. Najważniejsze jest, aby wrócił w całości. Ogromny honor dla Olka za przepłynięcie Atlantyku i mówiłem mu, to ci wystarczy, cholera jasna, wróć do żony, ale rozmawiając wczoraj z nimi dwoma, z żoną Gabi i z Olkiem, są już jak gdyby przekonani, to znaczy Olek chyba przekonał żonę, że nie zatrzyma go w domu i Olek przygotowuje się do przepłynięcia Pacyfiku i chciałbym, aby po pierwsze wystarczyło mu zdrowia i znając go wystarczy i szczęścia, no i trochę pieniędzy, aby tą wyprawę zrealizował, bo to jest ogromne, ogromne przedsięwzięcie i gratulacje dla Olka, co zrobił i co planuje zrobić. Przede wszystkim my już mamy kilka lat, ale z tą brodą i z tym charakterystycznym dla niego taką osobowością zdobywa serca ludzi wszędzie i niech trzyma brodę, bo to mu pomoże w przepłynięciu Pacyfiku w tej chwili. Na sam koniec tylko chciałem zapytać, bo i na tej prezentacji pan mówił i też wiem o tym, pan jest na tylu polach aktywny, rozmaitych i zawodowych i tych podróżniczych, pomagając, służąc radą, organizując w Stanach Zjednoczonych spotkania też. Jak pan czasu na to wszystko starcza, to można by śmiało mi się parę osób obłożyć taką ilością zajęć. Wydaje mi się, że jeżeli się chce i jest entuzjazm, to można zrobić, a nigdy nie podkreślałem, że robiłem to sam. Najczęściej robimy to nawet w przypadku takiego
zaopiekowania się Olkiem, jak przybył do Stanów Zjednoczonych. Był to wysiłek, nawet nie wysiłek, przyjemność zbiorowa ludzi z poprzedniego z Cano Andes, od Stefana Danielskiego, a Luisa Mugi, którego spotkaliśmy w Peru, teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych, Zbyszka Bzdaka, Jacka Boguckiego, Józka Milewskiego czy Andrzeja Piętowskiego. Każdy miał przyjemność goszczenia go i przyjmowania jako honorowego gościa. W takim razie to była przyjemność dla nas więcej niż jakieś obciążenie. Na początku mówił pan o kolosach, o tym przekazywaniu też młodym ludziom i tym, że pan specjalnie tutaj przyjeżdża. W tym roku udało się panu jeszcze kogoś tutaj zaprosić do Polski, oprócz Bernadette McDonald, przedstawicieli National Geographic. I strasznie fajny przypadek właśnie z panią Bernadette McDonald. Zobaczyłem ją pierwszy raz w ambasadzie polskiej w Instytucie Kościuszki w Waszyngtonie. I jej prelekcja i spotkanie mnie tak zafascynowało, że namówiłem ją, aby w momencie, kiedy wyjdzie książka jej w Polsce, aby przyjechała tutaj do Polski, a przede wszystkim na Kolosy, i tu rozpoczęła swoją promocję swojej książki. I to się udało. A jednocześnie w momencie, kiedy Bernadette zdecydowała się przyjechać, jej przyjaciółka, dyrektor Expedition Consul z National Geographic w Waszyngtonie postanowiła też przyjechać, ponieważ od lat ją namawiałem, aby zobaczyła to, co tu właśnie na Kolosach jest. Ten entuzjazm młodych i nie tylko młodych ludzi i ta jakaś taka przebijająca się misja ludzi, nie tylko tych, którzy coś zrobili, ale tych, którzy przychodzą, żeby się jak gdyby tak trochę faszerować tymi przygodami, które ludzie przekazują. I zależało mi na tym, żeby poznały to, co tu właśnie jest. I Rebecca Martin z National Geographic przyjechała. Do tego jeszcze jedna pani ze Sztokholmu, która reprezentuje fundację dotyczące właśnie nauki, eksploracji i takiego odkrywania, i też przyjechała ze Sztokholmu, aby towarzyszyć Rebece, ale w celu takiego poznania i zobaczenia, co to jest. Wydaje mi się, że jest możliwość dla współpracy pomiędzy Kolosami, Januszem Janowskim, a tymi organizacjami na przyszłość, i myślę, że to jest pozytywna droga, aby coś z tego osiągnąć. Na dziś jest to takie zobaczenie, jak to wygląda, ale są zafascynowane tym, co tu widzimy. Przede wszystkim nawet pytałem je od razu dzisiaj o to, abym zrobił jakieś zdjęcia kolejek przed wejściem na stadion. To jest coś niemożliwego. Po prostu, żeby czekać pół godziny na wejście, to nie ma czegoś takiego na świecie, aby oglądać parę slajdów i ludzie czekają na deszczu na zewnątrz. To nie kiełbasa z lat 80., to nie papier toaletowy, to jest zobaczenie czegoś, i tu doszukujemy się tego właśnie takiego magicznego czegoś. Dlaczego ludzie przyjeżdżają? Po co? I cały czas pytam się sam o to i tak mi trudno znaleźć odpowiedź, ale coś w tym jest. Ale jest pan od 10 lat albo i dłużej, więc może nie trzeba znajdować odpowiedzi, trzeba przyjeżdżać po prostu. Właśnie trzeba przyjeżdżać, i dlatego wydaje mi się, że ci ludzie z Wrocławia czy z Przemyśla z plecakami i materacami przyjeżdżają dlatego, że właśnie jest tu coś, co zauracza, i życzę Kolosom jak najdłuższej działalności w tym kierunku, a prawdopodobnie na następny rok może większego stadionu.